Nazywam się Przemysław Sejmicki. W spektaklu Wyklęci Teatru Nie Teraz gram rolę Janka, swoistego lidera. Przyszłości odszczeka nieznany. Za polskie kochanko prowadzi nas swój upaśka na sztuczku kochanka. Nazywam się Ewa Tomasik. W spektaklu Wyklęci Teatru Nie Teraz gram postać Heleny. Jest to postać wzorowana na Helenie Wolińskiej. Gadaj, suko! Magda Zbylut w spektaklu Wyklęci, Danusia Siedzikówna, pseudonim Inka. Dziewczyna z lasu, sanitariuszka od Łupaszki. I walczy z niewoli, a je wyrywać kochani. Agnieszka Rodzik w spektaklu Wyklęci Teatru Nie Teraz gram Lilkę, sanitariuszkę, przyjaciółkę Danusi Siedzikówny. Grzegorz Sokłosa. W spektaklu gram postać Konrada. Gal krzyczy! Oto naród wolny! Niepodległy! Romantyczna postać, nie uznająca kompromisów. Galeria Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim, wiek XIX. Tak naprawdę można powiedzieć, że bohaterowie naszego spektaklu Wyklęci pewnymi garściami brali z tej epoki. Jeszcze taki mały myko jedno dalej. Zgodzić. No padasz. Całym światem dać nas zgodzić, myśmy nie od tego. Polak nigdy nie zaczepi, gdy nie ma powodu. Cóż on winien, że chce lepiej zrobić dla narodu? Cóż on winien, że chce lepiej zrobić dla narodu? Amen, amen, niech się i znów przyszłości odszczepią za to. Co jest? Co jest? Przewróć mi dom dobry nogami, stukali po ścianach. Do pracy, razem do pracy, w ciszy, w zgodzie, dłonią w dłoń. My bezbronni, więc rodacy, wraca dzisiaj nasza broń. My bezbronni, więc rodacy, wraca dzisiaj nasza broń. Kiedy krwi już u nas mało, my zgoda niż na bój. Siły pokryj nasze ciało. A co powiedział? Powiedział, że powinnam się z Ewą wymienić na rolę. No, królu naszych snój. Ja to zastępnę brzemników. Giniemy od tysiąca lat. Złote jarzmo pysznej dziczy. Chcące gminy się tych słodobnych bohatery. A ile mu będzie 44? Czy przyjście jego nie radzisz przyspieszyć? Lud mój pocieszyć! Niech! Nie poddamy naszych. Lud wycierpi. A miejsce wyjątkowe, miejsce, które... za którym tęskniliśmy od dawna, a ja bardzo. Aby tutaj właśnie pokazać ten spektakl. Właśnie tutaj, bo to jedno z tych niezwykłych miejsc, w których Wyklęci, ci niezłomni żołnierze walczący o polską niepodległość wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkim, bardzo mocno krwawili. Moja postać jest tutaj taką postacią troszeczkę złamaną. Na początku jest liderem, przewodnikiem, prowadzącym innych młodszych żołnierzy w te ciężkie czasy powojenne. Zwiążę te.
opuszcza dom i idzie walczyć o wolną Polskę. To nie jest łatwo chyba opuścić dom, mamę, tatę swojego, ale ona wie, że to jest jedyna możliwość, żeby żyć w wolnym kraju. Tak, próbował zlecieć. W spektaklu kilka bardzo ważnych scen. Od złożenia przysięgi na ręce dowódcy, aż po odczytanie wyroku na mojej osobie. Postać bardziej poruszająca się w sferze symbolu. Bardzo ważna dla mnie również prywatnie. Reprezentuje ideę państwa zniewolonego, państwa totalitarnego. Dlaczego? Dlatego, że światło jest zniewolonego, więc więcej światła jest na tej stronie. Więc lekko można krzywić o te pół metra od centrum w tą stronę. 45 rok to nie jest dla niego koniec wojny. Postać, z którą chce się utożsamić. Oblężenie trwa długo. A wrogowie? Tu ich zamykano, tu ich przesłuchiwano, torturowano i tu ich mordowano. Jestem szczęśliwy, że ten spektakl właśnie tutaj, właśnie w tym miejscu i właśnie tutaj ci nasi wyklęci. A tutaj według tej władzy nie o wszystkim wolno mówić głośno. Dlaczego? Bo to psuje interesy w Warszawie i w Europie. I mówią, że te nasze kresy nie są im do niczego w tej nowej Europie potrzebne. Myślę, że to, że w szkole bardzo mało wspominamy o żołnierzach wyklętych, którzy są bardzo ważną częścią naszej historii, a są przez system edukacji pomijani. Jak jestem sam żołnierzem, jednym z żołnierzy wyklętych z Narodowych Sił Zbrojnych i z Brygady Świętokrzyskiej, z tych najbardziej wyklętych z wyklętych. Przede wszystkim z tego względu, że tutaj było więzienie. To więzienie było do 54 roku i dopiero wtedy oddano. Także to jest wyjątkowe miejsce. Dlatego, że moi rodzice obydwoje działali w organizacji BIN, zapłacili najwyższą cenę, czyli życiem. Mój ojciec był żołnierzem wyklętym. Był tutaj właśnie torturowany i więziony tutaj na zamku. Pseudonim Cichy. To jest bardzo, bardzo bliski dla mnie wątek osobisty oczywiście ze względu na postać ojca. Był dowódcą oddziału partyzanckiego, pseudonim Uskok, mój ojciec. Należał do oddziału majora Zapory. Był po jego aresztowaniu, był jego zastępcą, czyli przejął rolę dalszych losów tych ostatnich żołnierzy wyklętych. Rodzę się przedwcześnie, ale rodzę się żywa, a mama umiera. Natomiast ojciec został skazany na 15 lat więzienia. No i moje życie jako dziecka żołnierzy wyklętych było przez cały czas mi wytykane. W 64 roku zmarł, ale przeszedł wszystkie te katownie lubelskie i był skazany na 15 lat później po amnestii, ze względu na to, że był młodocianym więźniem. Po amnestii, jak się znalazł we Wronkach, bo zwolniony został po 2 latach,
ale do końca życia był inwigilowany. Kładę swe ręce na ten święty krzyż. A kiedy będzie wiosna, to zepsuta mi kiś i tylko mnie nie całuj. Sięgam być wierną ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie dopilnowaliśmy. A kiedy będzie jesień? A kiedy będzie jesień, to pęk mi kalin daj i tylko mnie nie całuj. I tylko mnie nie całuj. Dzięki temu spektaklowi inaczej teraz postrzegam całą tą historię, inaczej doznaję i odczuwam całą bycie, całą chęć postrzegania bycia Polakiem. Dla mnie ten spektakl był wzruszający. Bardzo mi się podobało przede wszystkim to, że nawiązuje również do współczesności, bo w tej chwili również bardzo ważny jest w ogóle patriotyzm. Ale wielu z nich honor nie pozwalał na właśnie na prowadzenie takiego normalnego życia, ponieważ oni czuli się odpowiedzialni za ojczyznę. Problem zdrady, prawda, w jaki sposób to wyglądało, no problem zagubienia tych żołnierzy, bo co oni mieli zrobić? Oni musieli walczyć, prawda, musieli zgodnie ze swoim własnym przekonaniem, z ideologią, z honorem, musieli przeciwstawić się tej hołocie, która na nas napadła. Że jestem dzieckiem bandytów, że jestem dzieckiem partyzantów. To wszystko we mnie po prostu długo musiałam ukrywać, czyim dzieckiem jestem. Po takiej sztuce, niech mi Pan uwierzy, że ciężko nam się mówi, bo tu w tak niewielkim po prostu, niewiele osób chcieliście dać wszystko. I znów kilkadziesiąt tysięcy ludzi, i znów lata, w czasie których na zamek spoglądano ze strachem, bo tutaj zabijano Polskę. I pojawia się rozterka, walczyć czy nie walczyć, czy jest szansa na Polskę suwerenną czy nie. Moja postać z tym dylematem przegrywa. Przyszli od drugiej rewizji.